Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3. Tym razem mamy krótki przerywnik po tamtej misji. Już kaszę na samym początku materiału. Przerywnik to inwazja na Lordaeron, chyba tak się nazywa. Ale odcinek i tak będziemy miał inną nazwę. I jak przebiega inwazja? No, całkiem 2 na 10. Jacy ci ludzie mocne są takie. Słabi. Prawie nie stawiają oporu. Więc pomysł z plagą zdał egzamin, w przeciwieństwie do paru innych, o których nie wspomnę. Nie drwi ze mnie. Patrz, ja się skurczył, dom rozwalił. Z porażki orków, gdy tylko ich znajdę. No właśnie, bo o co chodzi z tą porażką orków? Orkowie, jak wiecie, zostali przesłani do tego świata, z innego świata, przez Gul'dana, tak? A Gul'dan był opętany przez demony, a jak wiecie, to są demoniczni władcy. Więc halo, halo, orkowie zostali zasłani na ten świat, aby pozbyć się ludzi. Tadam! Logiczne, czyż nie? Lądowały na plażach Kalimdoru. Kalimdoru? Ale co oni tam? I orkowie na początku... Orkowie należą do... Chociaż w sumie nie wiem, czy byli czerwoni. Nie chcę wam tutaj kitów wciskać. W każdym razie wiem, że się pozmieniali. Chyba przez... O! A ty należysz do mnie, Manorotu. I lepiej o tym nie zapominaj. Zaczekajmy, zobaczymy, co planują. Mimo swej klęski, orkowie wciąż mogą być dla nas chórze. Bo jak wiecie, orkowie słuchają duchy. Duchy są niespokojne, bla 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 bla. To jest w ogóle długa historia, bo każdy ork jest szamanem. A jak widzicie, nie każdy. Dlaczego? Bo nie każdy słyszy duchy przez to, co Gul'dan wyprawiał. No ale... Co ja będę więcej mówił? Od tygodnia brniemy przez te pustkowia. Poza centaurami i świnioludźmi nie ma tu nawet z kim walczyć. Przydaliby się jacyś godniejsi przeciwnicy. Ohohoho. Tak. Nuda i skwar dają się we znaki nam wszystkim. Ale pęsą, pęsą. Ale musimy iść dalej. Tylko wyrocznia może nam objawić nasze przeznaczenie. No, no, of course. Jak uważasz, wodzu? Ludzie? To wojownicy z klanu wojennej wieśni i walczą z ludźmi! Co? Loktar, wojownicy! Hellscream potrzebuje pomocy! Przeklęci orkowie! Jak śmieliście przyjść za nami do tej krainy? Nie trać sił na gadanie, człowieku. Masz porządnie wrzeszczeć, kiedy będę się rwał na sztuki. Taki dobry Grom. A jak wiecie, to nie tak jak on powiedział, że to... Aha, to jest baza Hellscreama, rozumiem. Ale mieli daleko bazę od siebie. Ohohoho. To wszystko stało się za sprawą pana... Oj, może ja się trochę przybliżę do mikrofonu, tak będzie lepiej. Wszystko to stało się za sprawą pana... Meliva. Przecież to on wezwał... I orków, i ludzi do Kalimdoru. To nie jest tak z dupy całkiem, jak to tutaj się teraz wyszło. O co tu chodzi? I skąd tu diabła wzięli się ci ludzie? Z tego samego miejsca, co my, braciszku. Podobno dowodzi nimi piękna dziewczyna. Jaina. Bianca Proudmoore. Jej wojska obsadziły przełęcz wiodącą na północ. Czyli tutaj nie ma żadnego przejścia. No cóż, okay. Musimy sforsować tę przełęcz. Niech zwiadowcy rozejrzą się po okolicy, a my założymy obóz. Ludzi na razie nie wolno nam tknąć. Będzie jak każesz, wodzu. No tak. Co to się jest? Pewnie jakieś bestie. Nie? Chyba tak, jednak tak. Dobra, idziemy. Duchy są niespokojne. Chociaż ciężko nie powiedzieć. Tu tak to wygląda jak jakieś takie... Jakieś kuźwa kości. Ale nie. Bestia Kodo. Od tej pory w bestiarii nie można szkolić bestię Kodo. To wielka połonna bestia, na której jeździ orkowski bębniarz. Kodo posiadają zdolność bębny wojny oraz pożeranie. Pożeranie gotowe. Jest spoko. Gotowe. Dobra, gotowe. Co to tam łupaj sobie to drewno. Ty... Aha, ty nawet nie masz dokąd iść, no ale dobrze. Zaraz tu ogarniemy temat. Gotowe. Podejrzewam, że po wybudowaniu tego dziadostwa zabraknie nam troszeczkę surków,
Dobra. W każdym razie teraz. Aha, to się jeszcze będzie długo robić. Dobrze, jakie mamy misje? Znaczy w sensie zadanie. Zbuduj wielki hal, troll nie może zginąć. No dziwne, bo mogę go wskrzesić, kuźwa. No ale dobrze, skoro nie może zginąć, to go nie umrzymy. Bo nie. I tak będzie spoko. Czekajcie, ten tutaj się osadził, nie? To mamy dwa przejścia. Aha, w sumie jedno przejście. Nie no, w sumie nie. Tak, nie. Tak. Nie. Aha, no, tak. Dobra, jednak tak. Może kuźwa jednak nie. Duchy są niespokojne. Może jednak, sprawdzę. Są jakieś ostrzy grzywy. Dobra, bestia podejść, to będziesz buffy dawać naszym. Gotowe! Dobra. Czego ty chcieć? Czego ty chcieć? No tak myślę, że... Ja to zrobię. Myślę, że ty coś wiesz, czego zrobić? Ja chcieć. Oj, trzeba, hopie, praca, trzeba. Ja to zrobię. Dobra. Coś trzeba zrobić? Gotowe! Misja wykonana. XD. Czego ty dobra, chcieli? Nastała noc. Szefie, znaleźliśmy w okolicy kilka ludzkich obozowisk. Aha. Jest też goblińskie laboratorium. A tak z ciekawości powiedz mi, gdzie ty widzisz trolla? O nie no, w sumie może widzisz jednak trolla. Gdybyśmy zdołali dotrzeć do goblinów, można by wynająć od nich sterowce i przefrunąć nad przełęczą. No. Tak. To by robiło sens. Ludzi nie chcemy raczej atakować. Tak. O, ludzie! Dobra, my nie chcemy ludzi atakować. Tak. Niech nie wiedzą o nas. Najlepiej w ogóle nic. Zero. Nul. Tu mam jakieś przejście. Ła, centaury reły. Uciekaj! Dobra, chyba przeżyję, co? Taką mam nadzieję przynajmniej. Jak się przeżyje. Oj, a może raczej nie. Dobra. Umór. Któryś umór. Dwa umarły ludzie. Halo, ojej. Tak. Co ja już... Aha, ci gdzieś tam idą, atakują. Halo! Zamierzam dłużej czekać. No dobra. Tych ludzi trzeba wyrżnąć do nogi. No. To tam się uspokoi. Wodzu, wbrew twoim rozkazom, klan wojennej pieśni zaatakował ludzi! No widzę właśnie. Do Biaska. Nie mamy wyboru. Trzeba walczyć. Wzmocnić obronę! No debil, no inaczej tego nie nazwa. O, ekspozycja ludzi. Są tu jakieś ludzie. Zniszcz bazy ludzi, a jednak zniszcz. No jej. A dobra, mamy... Mam tutaj... Level up. Gotów do pracy. Wrócimy sobie do naszej bazy tutaj. Głównej, no bo co innego możemy zrobić. No zginął, no bo jest debilem, no co zrobisz, no. Tak. Chętnie. Teraz tak, policzmy sobie to. Mamy teraz 30 ludzi. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dobra, więc mamy już pełne tutaj to zaopatrzenie, ale myślę, że spokojnie właśnie możemy zaopatrzyć się w większą ilość ludzi. Ej! Wiecie, że oni mnie atakują? Fajnie, że biegłem równo z nimi, nie? No debil. Dobra, umarł. Dobra, ten też padnie szybko dosyć. Dobra, umarł. Aha, wy tutaj więcej już nie macie zbytnio rzeczy, tak mi się wydaje. No ale dobrze, trzeba więcej drewna, to drewno dostaniecie. Może wyszkolimy się patcha zaraz, tylko niech najpierw... Niech najpierw zaopatrzą się w to drewno, dobrze. Gotów do pracy. Gotów do pracy. Dobrze, no myślę, że spokojnie te bazy zniszczymy. Tylko to troszkę potrwa, zanim tą armię wyszkolę do końca dobrą. Spieprzyłem na początku, niepotrzebnie się nimi pchałem. No ale. Ile kosztuje to?
50, więc jak ja bym teraz użył, to możecie nie mieć na następne. Tak. Oddam życie. Dobra, będziecie mieli. Musicie mieć. A jak nie, to będzie problem. Aha. Bierzmy się do roboty. Będziecie mieli? Halo? Dobra, mają. Praca, praca. Dobra, dobra. Gotowe. Czego ty chcesz? Dobra. B. Ej. Wyjdź mi stąd. Tak. B.O. Raz, dwa, trzy. Dobra, dobra. I wszyscy są happy. Because we are happy. Na, 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 na. Dobra. I teraz człowieczku, jeszcze, znaczy orczeczku, jeszcze jak wyjdziesz, to łupaj drewno, nie? Dobra. Tu ci wyszkolimy. Dobra, dobra. Trzeba więcej złota. Dobra, dobra. Wyszkolimy zaraz i zaatakujemy. Nie wiem, jakie te bazy będą duże, ale... O! A... Co? Czemu oni się nie biją? Dobra, rozumiem, że są trzy bazy, tak? No tak, są trzy bazy. Nie jest zbyt wielkie, więc... Easy. Atakuje kolejny ludzki obóz. A widzisz, atakuje, to jest teraz. Właśnie nasze przeznaczenie. Wieczna walka z ludźmi. No widzisz, no, co ty nie powiesz? Trzeba więcej złota. Skiendy, ty. Ja nie mogę z tego groma. No to jest cymbał, nie? A, szkoda szczępić ryja, nie? Tak bez kitu. A tu ma taką armię! Ołołołę. Siepacza też nie wyszkolę, bo po co? Coś trzeba zrobić? No to trzeba, no ale... Bo jak wyszkolę siepacza, to nie będzie hajsu na następne to. Więc poczekamy, on niech tylko zacznie to budować, dziadostwo. Two hours later. Dobra, zaczął. No i mamy teraz już czysty hajs. O, znowu atakują mnie. Why? Przecież ja wam nic nie zrobiłem. Co za psy? Znaczy, no w sumie trochę tak, ale nie. Dobra, chyba padną, co? Dobra. No to było głupie akurat. No bo, no sorry, no co ja im zrobiłem, że oni mnie muszą atakować? Dobra, leć tam, duchu. A jak spinguję, żeby tu szli? Przyjdą, czy nie? Ja bym poszedł. Ale bez hitu bym poszedł. No warowni, myślę, że tak, to by na pewno pomogło, ale dobra, zbudujemy drugie koszary. Sprawia, że peoni, siepacze i jeźdźcy, dobra, bo spoko, możemy tak zrobić. Dobra, i myślę, że w tym momencie spokojnie możemy sobie już iść na tych błękitnych. No, bo to jacyś wybitni przeciwnicy to raczej nie są, więc jest szansa, że... Spokojnie. Nie padnę. No chciałbym sobie was zaznaczyć jednak i dać was pod kontrol 3. Za honor. Za honor. No to nie wygląda na zbyt wielką bazę. Co? Co to było? Za honor. Nie wiem. Może jeszcze wiążę jakichś orków, to w ogóle byłoby fajnie. Za honor. Lok, Regar, Nogal. O, jest ich tam kilku. Gotowe. Dobra. Dobra, tych trzeba poniszczyć, tych co leczą, bo to są... Dobra, pod. A, jest jakiś tam sobie Jutsun. No. Dobra. O, pomaga mi Hellscream, no to spoko, to mi się podoba. No, no ale ten tutaj ewidentnie nie chce się bawić.
No, ale coś więcej zróbmy, co? Może zabijmy tego paladyna. Byłoby fajnie. Gdyby jednak umarł. Dobra, no i umor. I se umor. Tu wyszkolimy. Czterech się patrzy, a co to? Dobra. O, tam się tutaj widzę. Tam się tutaj. Ładnie chcą bić. Dobra, ale ta baza jest cała zniszczona już. Oni nie mają najmniejszych szans. Dobra. No i padli wszyscy ładnie. Tutaj co możemy jeszcze zrobić? W sumie to nic wybitnego jeszcze. No bo nie. Ale spokojnie. I wydaje mi się, że ta szara baza jest największa. Tak z tego co widzę. No ale dobra. Dobra, skoro ten już tam bije coś, to... Oddam życie za hordę. Kontrol 3. A przepraszam, że tak mało mówię, ale w sumie, no to tu dużo mogę komentować w tym momencie. Atakuję tą błękitną bazę, później na pewno rzucimy się na niebieską, tą co teraz macham kursorem. A na koniec pójdziemy na szarą, ale zanim zaatakuję te dwie, postaram się pójść tą przełęczą wąską, zobaczymy co tam w ogóle jest. Może to jest jakieś ciekawe miejsce, może mówię, bo nie wiem. No dobra, tam Zul'jin, tył obuzie. Może idźcie tą przełęczą, zobaczymy co tam jest. Dobra. I tu jeszcze dwóch źródków idzie. Dwoje na pieśń. A tam mają jakieś przejście, czy mi się wydaje? Wydaje mi się, nie? Dobra, a wy pokażcie co tam jest chyba. Co? A dobra. Aha, czyli tego bronią niebiescy. Dobra, dobrze wiedzieć. Czy Helskim pójdzie mi pomóc? Tak z ciekawości tylko. Pójdzie chyba. Kuźwa, nie pójdzie. No, to trochę komplikuje, ale dobra. Dobra, pełni. Róbcie to, co macie. No, pewnie, że nie pomogą. Dobra, obronimy się. No dobrze. Ale tak ciężko nawet powiem. No dobra. Chętnie. Coś trzeba zrobić? Do złota pójdzie 4. Ty tutaj znowu zbuduj coś. Będzie śmiesznie przynajmniej. Dobra, tu mamy to zniszczone. Jeszcze jedna baza zielonych jest? Jasny cię piorun, co za debile. No ile można tego robić? Ale tak bez kitu, nie? Dobra, żeby nie było takiego przypału, tak jak teraz, że oni sobie tak wjeżdżają do mnie, jak chcą, to robimy coś takiego. Panowie spod trójki idą już tutaj atakować, póki ci są osłabieni. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie tej całej kwestii, żeby właśnie w ten sposób im pójść i pomóc. No bo niebiescy, chociaż czy to niebiescy bronią tej przełęczy, tak mi się nie wydaje. Niebiescy po prostu sobie sami, ta baza też nie jest wybitnie wielka. Idę.
No trochę was tu jest, ale tej bazy nie macie wybić niewielkiej, więc myślę, że to też nie będzie problem. Dobra, panie Gromscream, Hellscream, Grom Hellscream. Od początku wiedziałem. A niech atakują, Boże. Tak. Czego chcieć? Coś trzeba zrobić? Coś trzeba zrobić? Dobra, dobra. Chętnie. Praca, praca. Tak. Coś trzeba zrobić? Bierzmy się do roboty. Jak tam trójki się mają? Się mają dobrze. Chyba. Duchy są niespokojne. Teraz się okaże. Dobra, idzie jakoś. Czego ty chcieć? Powiem wam, że nawet ścisnęli. Mnie tutaj jak tak patrzę. Ale jest Grom, jest dobrze. Trzeba zniszczyć najpierw te budynki, z których oni się pojawiają, wychodzą. Szukam dobrego słowa. No dobra. Ja to zrobię. R, tak? No. Nie, R. N jak na prawo. To by miało nawet sens. Za dom Hammera. Dobra, i zniszczmy jeszcze im to dziadostwo. I będę spokojny. Dobra. Czyli przed chwilą właśnie zaszczycili mnie swą obecnością. Szarzy. Szare szaraki. I chcieli się bić. No co zrobisz, jak chcą się bić, nie będę się kłócił. Chcą, to też się pobija. Dobra. Dobra, to już padło, więc jest easy. Ale oni też tego nie bronią. Więc w sumie, no, trzeba to zniszczyć. Tych może bym sobie odpuścił nawet, żeby od razu od niebieskich pójść tutaj. Tak bez kitu, bo to trochę bez sensu mi się wydaje teraz będzie. Dobra. Tu nam padają. No i heja. Umarło się im. Dobra. Masz mścić Zul'jina, masz. O to chodziło. Dobra, i kolejni orkowie też już mi tutaj idą. To też mnie w sumie cieszy. Dobra. Dobra. Ci dopiero jego wojownicy dochodzą. A czemu ty stoisz jak taka lama? Aha, bo chyba zbudowałeś dopiero to. Tak, dobrze rozumiem. Czy nie? Oddam życie za hordę. Dobra, myślę, że to też jest ten moment, w którym trzeba będzie przekroczyć tą magiczną barierę małych koszt. Tu? Dobrze. Gdzie idzie Grom? Na niebieskich. No to dobra, pójdziemy sobie na niebieskich. To będzie następna baza, bo jest mniejsza niż szara. Tak mniej więcej widzę. Tutaj są tylko trzy wieże, a tutaj są... Raz, dwa, trzy, cztery... boli trochę. No ale... No ale... Dobrze, magiczna bariera przełamana, to jeszcze ją doślemy więcej. Dobrze. No, a ja nie będę tego ciął na dwie części, bo już bym musiał zrobić to teraz. Bez sensu. Będzie po prostu sobie dłuższy odcinek.
Już nie róbmy z tego. Nie wiadomo czego. Dobra. Okej. No są niespokojnie, no są. No też bym był niespokojny, gdybym was widział. Dobra. Tu idzie jeden ziutek znowu. Dobra, no to doślemy kolejnych. Trzeba więcej złota. Dobrze. Ten tam nie wie co ze sobą zrobić. Dobiega w kółko. Ten też. To samo, drugi taki. Myślę, że... Gdzie jest Grom? Myślę, że Grom mógłbyś całą tą armię użyć tam. Ale to takie moje... Takie spostrzeżenie tylko. Drobna sugestia. Byś to kuźwa zrobił. Bo przekraść raczej tamtędy nie chcę. To będzie bez sensu. Będzie trwało nie wiadomo ile. I tak pewnie się nie przedrę tak szybko. I tak skutecznie, jakbym chciał. Dobra. Za dom Hamera. Tabu. Dobra. O, fuck. Akurat mnie zaatakowali w tym momencie. To mi też się nie podoba zbytnio. Czego ty chcieć? Ale dobra. Może pójdziecie na bazę Groma. Może kuźwa nie, Boże, to za głupia gra. Ach. No ale dobra, przywita was serdecznie. Przywitałem was serdecznie, wierzę. No i fajnie. Dobra. Papatki. Dobra. A, no to by miało znaczenie dla mnie większe, ale... Jestem debilem, nie zrobiłem tego. Dobra, mógłbyś teraz przyjść mi pomóc to zaatakować, panie majster. Za honor! Czego ty chcieć? Duchy są niespokojne. Przyszedł. Tak myślę, że to jest idealny moment. Dobra. Taz Dingo! Bierzmy się do roboty. Dobra. Tu. Tu, panie Grom. Tu. W to. Go in. Nie tą bazę atakujesz. Nie podoba mi się to. Dalej. Dobra, mamy to. Kogo mam zabić? A, wy tak mało wnosicie do tej armii, ale dobrze. Są tylko trzy wieżyczki tutaj, to też spoko. Ale tu widzę, ci też dobry damage porobili. Tym przeciwnikom. Dobra. Za honor. Za dom Hamera. Dobra. Poniszczymy te wieże, bo one mnie najbardziej bolą w tym momencie. Co nacisną, to pocisną, nie? Brak kosztów. Nie no, cudownie. Gdyby ten cymbał pomógł, to by było lepiej. Pieprzony Grom.
Dobra, i teraz to i będzie spokój. Przez chwilkę myślę. No hitnij go. Dobra, to też padnie raczej. A przynajmniej liczę na to. Dobra, padło, więc spoko, nareszcie. Narosz. 30 minut, o ile będzie długi odcinek. Będzie długi odcinek, no ale... No ale trudno. Będzie w jednej części. Dajem ciała, mogę to pociąć. Chyba, że to jest pocięte, jeszcze nie wiem jak to wstawię. Zobacz ile to będzie trwało. Pod koniec materiału zadecyduję. Bo jeśli to będzie miało 45 minut, to myślę, że będzie trzeba pociąć. I to tak bez mrudzenia. I po prostu nie będzie pomiędzy przywitania. I tyle, no bo co, no bo bez sensu. No ale mówię, zobaczymy pod koniec. Przecież cięcie to jest sekunda roboty. Nawet nie sekunda. Dobrze, ale chyba wszystkie bazy tych ludzi zostały już zniszczone, oprócz tej szarej, ale mówię, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Bo nie wiem ile będzie się jeszcze z tą bazą tutaj bawił. Oni w kółko wysyłają mi nowych przeciwników. No właśnie. Także wiecie. Wiecie o co chodzi. Wiecie jak jest. Dobra, ale tu myślę, że... Mógłbyś to jednak, chłopie, pomścić ludzi. Chłopie, naprawić. Aha. Jesteśmy atakowani. Dobra, dobra. Dobra. Mamy to. I to też jest tutaj już zniszczone, więc. Heja. Dobra, ale widzę, że nie mam żadnych miotających orków. Więc też warto byłoby to zmienić. Uj, zegarek mój! Uj, zegarek mój! Nie no, spoko, niszczymy wam bazę, a wy sobie jeszcze złoto nosicie. Spoko! Całkiem jeszcze spoko rozwiązanie. O, jest jeden troll. Kto by się spodziewał? Dobra, porobieni. Jestem wodzem. No jesteś, jesteś, nikt tego nie kwestionuje. Idą fioletowi, super, pomogą chyba, co? Czy idą na szary chyba rany tym razem? A idą sobie na szary. Spoko. Jestem wodzem. Dobra, zobaczymy jak tam dojść. Dzięki. Oj, nie zobaczymy. Teraz zobaczymy. Control 3 to będzie ciemne. Aha, czyli tutaj przejście jest całkiem łatwe, jest tylko jeden obóz centaurów, tak? Dobrze widzę. I dostaniemy się do laboratorium. No nie tak całkiem spoko. Bierzmy się do roboty. Będzie trzeba porobić tych właśnie tych troli więcej. Ale dobra, nie mam problemu. Tutaj Hellskim znowu zniszczył coś. Spoko. Dobra, połowa orków i tak nie atakuje, więc może... Zróbcie coś ze sobą. Bierzmy się do roboty. Przyszedł twój czas. Tak. Dobra. No masz mścić, masz mścić, masz. Warownia, warownia właśnie teraz robimy. Dopiero. No ale lepiej późno niż wcale, myślę. Tu niech się ci wyniszczą. Gruźlica mnie bierze. Który to my dzisiaj mamy?
połowa stycznia, halo. Może nie taka połowa, jedna trzecia. No ale... Ale tak. I koniec. Dobra, niszczymy to. Let it snow. Patrzcie, jak to świąteczne aura się jeszcze długo utrzymuje. Ale bez kitu, tak nie wiem. Znaczy, generalnie na święta tego nie czułem. A tak już sporo czasu po tym szczęśliwym nowym roku. Myślę, że spoko. Takie 2 na 10 nawet bym powiedział. Dobra, ale te wilki może by dokończyły jednak ten domek wybić. Też by było fajne. Dobra, tu te trolle idą. W sumie to jedno jest tylko, ale idzie. Tak, masz mścić Zulina. Dobra. Ustawmy sobie armię. Jakoś sensownie. Ojej! Robią nas tutaj. No ale dobrze. Spoko, stary. Czego tu się? Jesteśmy atakowani! Gdzie? Lol. Nie wiedziałem, że tam są te ziutki. Jestem focem. Mogę zacząć atakowanie. Czego ty chcieć? Duchy są niespokojne. Jestem focem. Dobra, lecimy dalej z tematą. Okej, to też już mamy. No trochę ich umarło, nie powiem, że nie. Bo tak, ale... Myślę, że warto było. XD. Zwój leczenia, tu się nada. Zdecydowanie tu się nada. Ten pies się wskrzesi. Han. Ale nie zdąży wiele zrobić. Co to jest? Rękawice siły ogra. No siła to mu się raczej nie przyda, ale... Ale dobrze. Co? Nie wiem, skarż jakiś mały. Dobra, dobra. Pomocy, panie. Dobra. A, czyli już wykonałem zadanie główne. Nie no, okej. Okay. Podnieś to! Rękawice! Wyślij dwa goblińskie sterowce do twojej bazy. Dobrze, to jest super. Dobra. Tu, tych zniszczycie. Duchy są niespokojne. Dobra, no i szary chcą wykończyć, to też spoko. Aha, jeszcze złoto trzeba mieć do tego, Boże Święty. Niebezpieczeństwo śmiejże. No śmiejesz. No ta baza jeszcze też jest kozacka, ale ona już nie ma wieżyczek zbytnio wielu, więc spoko. Czego ty chcieć? No to jeszcze zniszczymy. Wiem, że ekspert z tego tak już nie ma, ale... Dla samego siebie. Szkoda, że też jednostki nie przechodzą z poprzednich misji. W sensie, skoro mam teraz, nie wiem, 150 szpoczy, nie? To już ich tam nie będzie później. Dobra, idziemy pomóc temu i tyle. Chyba, że będzie misja, że mam wejść całą armią. Do jakiegoś pomieszczenia, do jakiegoś sterowca to będzie problem, ale tak to. Tak to luzik. Lok, regal, lokal. Bierzmy się do roboty. A, no, czyli to wszystko jest. Czy to potnę? Chyba nie. Chyba nie. Skoro to już jest koniec, to... Dzięki nim przed świtem dotrzemy na szczyt kamiennego pazura. Prawdziwy wojownik po prostu odbiłby przełęcz siłą.
Całkowicie straciłeś już rozum? Dałem wyraźny rozkaz, się zdenerwował. Żeby zostawić ludzi w spokoju. Co się z tobą do diabła dzieje? Do diabła? Nie pouczaj mnie, szczeniaku. Ci nędznicy zasłużyli na śmierć. Czy nie rozumiesz? No, on jako jedyny chyba czuje tą bliskość demonów. Jakby demony były blisko. Nie wiem, co was opętało, ale nie mogę pozwolić, by ogarnęła was ta żądza krwi. Żądza krwi. Wybacz mi, Tralu. A wiecie, kim jest Tral? Chyba już o tym mówiłem wcześniej. Muszę się opanować. Z filmu Warcraft w początek, tym dzieciaczkiem. Zabierz swoje wychowany przez ludziów. Stąd. Tam zbudujecie osadę. Wrócimy po was, kiedy znajdziemy wyrocznie. No i papa, lecimy. Koniec. W każdym razie to nie jest pocięte, nie będzie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!